Cześć, zobaczcie to was w kolejnym odcinku na kanale, to jest kolejny odcinek z Backshot Roulette i w poprzednim odcinku zrobiliśmy praktycznie wszystkie zakończenia, które były dostępne w tej grze i chyba raczej są dostępne, bo więcej chyba zakończeń nie ma, ale jest ten tryb, o którym też na początku mówiłem, nieskończony tryb gry, jeśli weźmiemy tutaj te właśnie pilsy, te pigułki. Mamy jeszcze wybór, tak czy nie. Możemy włączyć właśnie tryb gry nieskończony. I widać, że tu są jakieś takie drugie te i tak dalej. Ja nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj pisze afraid, czyli strach, czyli bać się. Nie wiem dlaczego budzimy się w kiblu. Ale to jest nieistotne. Nie wiem, może... O, tego gościa tu nie ma. Może nasza postać waliła konia i teraz wraca sobie zagrać troszkę. Nie wiadomo. Dobra, podpisz się. Jest git. Jest sobie tak samo jak było ostatnio. Dobra. Jest git. Zajebiście. I teraz gramy. O, i tutaj już nie ma tej trupej czaszki, czyli wiemy, że są te trzy rundy. I ta trzecia to nie jest ostateczna. O, i zaczynamy właśnie od przedmiotów. Trzy życia. I jest szansa 50-50. Okej. To co, piwo i lecimy. Kurwa, zanim... No i kurde, łatwo, nie? Jest ślepak. Jakby no, trzeba się na... Nie wiem, czy mogę już przeklinać. No, nie wiem, ile minut minęło. YouTube, czy mogę już przeklinać? chyba już minęło wystarczająco, że mogę to powiedzieć. No bo wiadomo, YouTube ma teraz takie problemy, że nie można przeklinać w iluś tam minutach na początku, bo tam będzie jakieś problemy będą i tak dalej. A, to nie jest istotne. Dobra, lecimy w taki sposób. Ale chyba już mogę, więc to co chciałem powiedzieć to to, że zanim w ogóle zagracie w takie coś, to trzeba się mocno najebać, żeby w ogóle w to zagrać. Znaczy nie, że ja piłem, nie? Chodzi o tego typa, nie? W grze. Jakby to było in real life, nie? To trzeba się ostro... Ej, co jest? Czemu tak dużo przedmiotów? Cztery przedmioty dostałem, a przedtem tylko dwa? Bo trzy? To też jest losowe. Kurwa, nie patrzyłem! Ile jest? Za bardzo zagadany jestem. Dobra. O nie, ale to było głupie! Okej, ale to było... Co, żem teraz odjebał? O chuj! Na co ja zużyłem ten nóż? Znaczy scyzoryk, czy coś, no, nie wiem. Przecież miał tylko jedno życie. Ja nie mogę. Jakie to było głupie. Ale okej, dobra. I tak zabrał itemy, więc bez różnicy, nie? Kajdanki, lupa, okej. Czy itemy na start. Ale lubię tą grę, bo ona nie jest przesadnie skomplikowana. Jest prosta do zrozumienia. Ale jest losowa. I to sprawia, że jest momentami łatwa, momentami ciężka. Nie wiesz co cię czeka. I znowu kurwa nie patrzyłem! Czemu ja taki jestem? Dobra. Napierdalamy. O, chociaż... Mogę mu dać jeszcze...
Dać mu kajdanki. Ja nie wiem, ile tam jest naboi. Ja nie wiem, ile tam jest naboi. Ja nie wiem, jakie mam szanse. Tak to kurwa jest, jak się nie patrzy i się mówi ciągle. No. Dobra. No i chuja zrobisz. Dobra, ryzykuję. W niego i chuj. Dało się tego spodziewać, aczkolwiek nie byłem pewny. No i co? Very interesting, co nie? No, bardzo interesujące. I co? I ciągnie za nóż i fuck, teraz cię rozkurwię. A, no widziałem. Ale to jest fajne też w tej grze, że gościu nie daje forów. On chce to wygrać tak bardzo, tak samo jak ja. On się stara jak może. To nie jest tak, że... O, wiesz co, daruję ci to. Daruję ci życie. Ja tak wiesz... Strzelę w siebie, tak wiesz... Żebyś miał jednak większe szanse, nie? Na wygraną. Co był ostatni strzał? To nie był ostatni strzał. Dlaczego zawsze ta pierwsza runda jest kurwa u mnie naprawdę słaba? W poprzednim odcinku też pierwsza runda przyjebałem na całości. Ale to wszystko tylko dlatego, bo kurwa, nie patrzę na naboje. Jakbym wiedział, ile tam jest naboi, to bym wiedział, co mam robić. Prawdopodobnie. Zaciąłem się, nie wiem, nie, zapomniałem, jak się pisze. Okej. Wait, ej. Ej, to nie jest... O nie! To nie był tamten, to był zwykły tryb. Dobra, bo ja... Mi te pilsy zniknęły wtedy. Okej, czyli... Musiałem zrestartować. Właśnie nie zauważyłem... Gościu tutaj stał, a ja nie zwróciłem uwagi, nie? Dobra, jeszcze raz. Dobrze, że jest ten przycisk R na restart, bo jakby nie on, to musiałby wychodzić z gry i wchodzić znowu. A tego byśmy nie chcieli, bo to później znowu trwa niepotrzebnie. Ale ktoś mądry pomyślał, żeby dodać przycisk R, żeby działał, co nie? Ktoś inteligentny pomyślał. Cztery rzeczy na początek teraz dostało. Wow. Dealer w ogóle się nazywa, nie? To też chciałbym zauważyć. Mój dealer. Ktoś coś? Nie, pewnie nikt nie. Patrzymy. Ślepak. I teraz pytanie. Piwo, czy kajdanki? Dawaj piwo! Asy dupne piwko. No i był prawdziwy. No i był prawdziwy. Dawaj w siebie. Okej, był stres. Był stres przez chwilę. Dobra. Teraz patrz, 2 na 2, okej, okay. 2 na 2 jest git 50-50. Dobra, piwo. Te piwo jest zajebiste, kurwa, jakie dobre. Dobre, dobra, w siebie. Prawdziwy poleciał. No i co, jest 50-50. No i co, no i kolejne piwo, kurwa. Ale dobre piwo. A no już nie ma prawdziwych.
Dobra, to w siebie. Okej, faja. 4 na 4? Fuck, to jest teraz. Jest 4 na 4, dobra. Zobaczmy. Okej. Teraz są trzy prawdziwe. Trzy prawdziwe, cztery ślepaki. To co, w siebie? Dobra, no. Trudno. Ej, co się rozpędzasz się za... Halo? No dobra, no bo w siebie strzeliłem. To tak działa przecież, nie? On był tak samo głupi jak ja. Więc jakby rozumiem, nie? Jakby, no... Ten sam poziom inteligencji, my się rozumiemy, jesteśmy jakby... Nemezis. A już myślałem, że jeszcze raz go zestrzeli, to... What? What? Co zrobił, ej? Czemu tak? Gościu był zbyt pewny siebie. Ewidentnie. Dobra. Dawaj, kurwa, w niego. Aha, no tak, bo on przecież zużył. Mogło się tego spodziewać. Dobra, wymieniamy się strzałami. W takim razie. Aha, a bo on jeszcze teraz może. Haha, ale zabawnie. Teraz same ślepaki są chyba, nie? Zostały tylko ślepaki. No dobra, nie? Można i tak. A, to ja tylko dwa dostałem itemy. Okej. Okej, 3 na 3. 3 na 3. Znowu mamy 50-50, więc patrzymy. Zużywamy naszą cudowną lupę. Jest. Jest, kolega, jest. Dobra. To co, strzelamy w niego. I teraz pytanie, czy piwo, czy kajdanki? Bo jest teraz... Aha, no tak. 3 na 2. O, 2 na 2 jest, okej. 2 na 2 i... 1 na 2. Więc teraz jest prawdopodobieństwo bardzo wysokie, że będzie ślepak. Ale gościowi, no. No, szczęście był też. Nie uśmiecha się do niego to szczęście. Ewidentnie, tak samo jak mi. Więc. Jakby. Super. Nie wiem, no, RNG naprawdę cudowne. Jedna lupa tylko, co? Okej, 3 na 2. Okej, 2 prawdziwe. 3 na 2. Szansa jest taka, że będzie ślepy, co nie? Jest ślepy, dobra. Kurwa, ktoś mi dzwoni. Ja pierdolę, jakiś z kamery znowu jebany. Weźcie się, kurwa, w łeb się, kurwa, pierdolnicie. Naprawdę. Ja nienawidzę tych, kurwa, skurwysynów, co dzwonią do ciebie, kurwa, i mówią coś tam, coś tam, coś tam, kurwa, wypłata czy coś, nie? No podaj numer konta, kurwa. Pierdol się, kurwa, idź do pracy i zapracuj za te pieniądze, a nie chcesz ludzi okradać. Idź pracuj, kurwa. I nie wiem. Ja pierdolę. Nienawidzę tych ludzi, co dzwonią i próbują oszukać ludzi.
Dwa. Uczciwych ludzi, uczciwo zarabiających na siebie pieniądze. A oni kurwa co? Siedzą w jakimś tam pokoiku, mają kurwa z 50 telefonów i dzwonią do każdego w Polsce, nie? Ja pierdolę. Dobra, kurwa, mniej pierdolenia o tych skamerach, a więcej strzelania. Więcej strzelania w typa. No i git. Łatwo. Dobra, co teraz robisz? No, odnowy sobie życie, wiadomo. Ach, well. No trudno, nie? Dwa razy strzelił w siebie, to teraz musi być... Teraz musi być... ślepy. Dokładnie. Teraz pytanie, czy teraz znów będzie ślepy, czy nie. Ale ryzykuję. No to chyba będzie koniec rundy. To jest koniec rundy, co nie? Tak. Jest dobrze. Kajdanki. Więcej kajdanek. O! Dobre. 3 na 4. 4 ślepaki. Nieźle. Ja zaryzykuję na siebie. Jest dobrze. Dobra. Teraz jest 3 na 3 szansa. Dobra, nie sprawdzę. Dylemat miałem. Dobra. Co, dać mu kajdankę, czy... Dobra. Trzymaj te kajdanki. Strzelam w niego i będę mieć szansę znów strzelić. I jakby będę mieć niskie szanse na to, że trafię. Bo teraz jest więcej ślepaków. Jest to teraz tylko prawdziwie dwie ślepaki, ale szansa jest. Można spróbować. Dokładnie. Szansa jest, to trzeba spróbować. Łatwo. Wygrane. Druga runda tu była, co nie? Trzecia runda teraz. Żeby tylko nie zdechnąć, proszę. Żeby tu przetrwać. Dobra, fajki. Aha! Okej, okay, rozumiem. Dwa życia, dwa na jeden, okej. Okay. Dwa ślepaki, jeden prawdziwy. Dwa ślepaki, jeden prawdziwy. Dobra, w siebie. Yes! Dobra. Intuicja mi podpowiada, że będzie ślepak. Jest 50-50. Oh, I knew it. Moja intuicja mnie kurwa nie oszuka. Dobra. Piwo. Dusz. Lupa. I zajebiście. Dobra. 4 na 4. Okej. Okay. To w takim razie... W takim razie kurwa co? W takim razie sprawdzamy! No i... Łatwo! Po tobie! Jest! Łoho! Trzecia runda za nami! Double or nothing. No i co, no zgadzamy się, nie? Po to tu jesteśmy, after all. Po to tu jesteśmy. Przyszliśmy po to, żeby zgarnąć więcej kasy. Więc...
Ta ilość noży na moim stole. Holy. Co to było? Cztery, nie. To były chyba 4 na 5, co nie? 5 paku były. Piwo. Okej, jest 4 na 4. Zgaduję. Więc... jest kolejny ślepak. Okej. I teraz nie wiem, czy ryzykować nóż. Mam dużo, mam naprawdę dużo noży, więc... czemu nie? Spróbujmy. Fuck, teraz... teraz będzie ciężko. Jakbym miał jeszcze kajdanki, to bym mu je założył, ale niestety. On ma kajdanki, on ma wszystko, co by chciał. On mi je założy, on ładnie się napije. O, wyjebał ten. On sprawdzi. I co? I jak ciągnie za nóż, no to wiemy, co już nas czeka. To jest ten moment, kiedy ktoś sprawdza coś w środku i ciągnie za ten nóż, a druga osoba już wie, że zaraz zostanie w mordę. Głupie by było, gdyby ciągnął za nóż i tam czegoś nie było. O, helna, helna. I co, już wszystko przegraliśmy? Ej, czy my naprawdę wszystko teraz... o, widzicie? I co, i wszystko od nowa. I wszystko od nowa. Czyli wychodzi na to, że po prostu umieramy i nic nie dostajemy. Tak jak w sobie, jak trochę w prawdziwej ruletce, nie? Czyli po prostu jakby koniec, nie? Koniec. Tutaj jeszcze mamy, wiadomo, możemy podejść do tego jeszcze raz, a w rzeczywistości nie możemy. Ale sam fakt, że tracimy wszystko, się tutaj zgadza. Ach, 1 na 2, dobra. To co? No to w siebie. No to w siebie i później... ciągniemy za nóż, co nie? Co nie? Dobra. Zróbmy tak. Aj, aj. No i to był jeden strzał. Tak naprawdę. On to już wszystko ładnie obliczył. On wiedział. On wiedział. Mamy lupę, druga lupa, trzecia lupa. What the fuck? Co tu się stało? 4 na 3. Dobra, 4 ślepaki. Ja teraz nie wiem, czy mam sprawdzić, czy ten... bo mam te lupy, ale... dobra, nie będę ryzykować, bo mam już... straciłem jedno życie. No dobra, no i tak chciałem w siebie strzelić, nie? Ale wolałem się upewnić. Czyli co? 3 na 3. Sprawdzam jeszcze raz. Znowu ślepak. I teraz... zostawię sobie jedną lupę na później. No, teraz do niego. Okej. Okay.
No, on sobie odnowi życie. Ej. Aha, może, dobra. Myślałem, że nie. Okej. O, careful now, dokładnie. No teraz jest problem. Aha, ano tak. Nie mógł tego przewidzieć. Nie wiem, sprawdzę. Jest ślepak. W jego. Nie mam jak inaczej sprawdzić to. A to był ostatni, dobra. No Boże, święty. Daj mi się wyleczyć. Daj. 4 a 4. Okej. Daj mi się ładnie wyleczyć. Chociaż jak użyję nóż, to i tak chuj mi to da. Łap to. Aj, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kurwa, no nie! Czemu? No i chłop mnie rozjebał teraz w tym momencie. Nie? Po co mi za... A, okej. Okay. Nie wiem, po co zakładał mi kajdanki w takim razie, ale dobra, nie? To jest ciężkie. Przejście, nie wiem. 6 rund na przykład, bo tam trzeba jeszcze. Znowu raz trzeba przejść te 3 rundy, żeby to podwoić. A później to jeszcze raz podwajamy. Będzie 9 rund. Więc naprawdę ciężkie, żeby kurwa przejść 9 rund bez umierania. Nie wiem, nie chcę się wpisywać. Będę M i tyle. Dobra. Jedna lupa. 50-50. No to co? Dobrze, że mamy lupę, nie? Ślepy. No i teraz prawdopodobnie będzie ten, ale ryzykuję. No i chuj. To już bym zaryzykował. A znowu jest 50-50. No, great job, nie? My się tutaj sami załatwimy. Nie musimy grać przeciwko sobie nawzajem. Gramy tak o. Każdy strzela sam w siebie. Każdy w samobuja napierdala. Aha, jedna faja. Ale faja. 2 na 3. Okej. Odnowić sobie życie. On tu pewnie coś zrobi. Dobra. Robimy tak. No co kur... Trzy były ślepaki, no. Oj, ryzykuję. Nie tym razem, kolego. No, czyli został jeden prawdziwy, co nie? No, dobrze, myślałem. Został jeden prawdziwy. Teraz jest.
Zwykły, nie? Ślepak. No i to tyle chyba. To koniec? Nie, to jeszcze nie jest koniec. Wait. Teraz jest koniec. Okej. Okay. Ho! Dobra. Inspektor Gadżet, lecimy. Tu, 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 Inspektor Gadżet. Tu, 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 tu. Nie wiem dlaczego wyciągnął lupę i pomyślałem Inspektor Gadżet. Nie wiem. Dobra. Już po tobie. On już ma obsrane gacie, on już wie. I nagle dup. Jakbym to zrobił, to by było naprawdę pepega. Ja bym się zagadał w tym momencie i bym pomyślał, że jest ślepak nagle i bym w siebie wstrzelił. To by było naprawdę takie tuche zagranie. Dobra, jest runda druga. Więcej lup, okej. Okay. Lupa jest absolutnie OP w tej grze. 3 na 3, okej. Okay. To co sprawdzamy, nie? Ślepak. Tu, Inspektor Gadżet, tu, Inspektor Gadżet, tu. Nie wiem, czy mieć pewność, czy nie. Nie będę na razie zużywać tego. Ja sobie zostawię na później. Dobrze, mam drugą szansę. Teraz musi być źle. Teraz musi być ten. Już... To były 3 na 1. Teraz 2 na 1. Są dwa naboje. Jeden ślepak. Gościu mnie teraz rozjebie. Bierze nóż i strzela. Nie bierze nożu. To było głupie. To było naprawdę głupie. Były dwa prawdziwe, jeden ślepak. To było naprawdę... Naprawdę głupie, ale teraz jest 50-50, więc na właśnie na ten moment zostawiłem sobie lupę. Właśnie po ten moment, żeby mieć pewność. Bo jakbym nie miał, to bym strzelił w siebie i później on by miał turę i wziąłby nóż i je, ciach, 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 kurwa i po mnie, nie? Dobra. Okej. Okay. Dwa życia. Wystarczy wziąć raz nóż. Dobry strzał. I kurwa łatwo, nie? Więc... Ja bym to zrobił tak. Zgaduję, że pierwszy strzał to będzie nie wypał. Jednak nie. Okej, okay, to jednak mogłem użyć nożu tak jak chciałem. Ale i tak zaryzykuję na niego. No i teraz jest ten wypał. I teraz jest znowu 50-50. Wyrównana szansa. No i gościu znowu ten. Jak strzeli we mnie i będzie ślepak. A jak nie będzie, to nie żyje. Okej. Okay. Czyli gościu teraz zużył. Teraz jest w dupie, bo ja teraz używam noża. I strzelam w niego, bo mam naprawdę... Teraz mam wyższe szanse, że go trafię. Nie! Yeah! Okej, okay. Będziemy się tak wymieniać tymi strzałami. No. Z
Super. Ej, ale to wychodzi na to, że teraz jeszcze jeden został, nie? No tak. I to jest ostatni. Nie? Jest jeszcze jeden ślepak, a ty wychodzi. Ej, ej, bez takich! Co? Czy ja potrafię liczyć? Bo halo, chyba kurwa nie. Chyba kurwa nie. Dobra. Ja nie mogę. Potrzebuję przerwy. Dobra, wróciłem. I doszedłem do wniosku, że to jest ostatnia runda. Jak tu wygram, to nie podwajam. Zadowolę się z tym, co dostanę. Naprawdę, ten odcinek trwa już trochę. Nie chciałbym też, żeby był zbyt długi. Więc to będzie ostatnie podejście. Mi się nie uda, to koniec będzie i tyle. A jeśli mi się uda, to będzie git, nie? Zgarniemy pieniądze i spierdalamy stąd. Więc tak. Dwa ślepaki, jeden prawdziwy. No to co? No to w siebie, nie? Na siebie! Jak pan Artur powiedział. Na siebie. Ładnie. No i co? I w tym momencie możemy w sumie zaryzykować, tak, że będzie to, ale jeszcze mu założę kajdanki. W razie czego. Jeśli to nie pyknie, to przynajmniej pojedynczy strzał mu zadam. Ale żeby to było teraz podwójne. Dobra! Jest dobrze! Double. Prepare for trouble and make it double. Runda druga. Ez. Lupa. Faja. Co? No i łatwo. No i łatwo. 4 na 4. Okej, spoko. Skoro jest 4 na 4, jest 50-50, jest szansa. Mam faję. Mogę zaryzykować na siebie. To ma mądre. Okej, czyli znowu jest 2 na 2 teraz. Nie, 3 na 3. 3 na 3. 2 na 3. 2 na 3. Dwa prawdziwe, trzy ślepaki. Okej, on to ładnie przeliczył. Teraz jest 2 na 2. Dwa prawdziwe, dwa ślepaki. Szansa 50-50, ryzykuje. No i ładnie, ładnie. On się zabije sam. Okej, jeden strzał, dwa ślepaki. Chyba nawet nie będę zużywać. On noża nie ma, więc. Jeden prawdziwy, dwa ślepaki. Dobra. Na siebie. Ryzyka. Ryzykant. Dobra, skoro już jest na siebie, teraz sprawdzamy, co tu będzie. Bo mamy szansę 50-50 i jest znowu ślepak. Ja bym tutaj w tym momencie strzelił, nie? W niego. Gdyby nie ta lupa. Ale teraz mamy pewność, że to jest strzał zwycięski. Jest git, jest zajebiście, naprawdę. And wins. Dobra. Faja. Jedna faja tylko? Naprawdę? O, cztery życia. O, dwa ślepaki, jeden strzał. Jeden prawdziwy. Dobra. Prawdziwy, żywy. Kto jak woli. No co? Na siebie.
Mamy faję. No, no i zajebiście. Zawsze jak masz kurwa faję, to zawsze to będzie ten strzał. A jak nie ma, jak odnowić życia, to będzie ślepak. Przy 50-50. Nie wiem. Tak. Zakładam, że tak jest. Ale dobra, jest teraz. Są dwa ślepaki. No. I co? I koniec rundy. W sensie, no, strzały się skończyły, więc. Piwo! 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 Dobra, lecimy. 2 na 3. Dwa żywe, trzy ślepaki. Dobra, szybko odnowimy życie. Faja. On ma tam nóż bardzo groźny. Piwo. Pamiętamy. Po prawdziwe trzy ślepaki. Jeden prawdziwy trzy ślepaki. Dobra. Robimy dwa razy w siebie. Dwa razy w siebie. Trudno. Nie wyszło. Ej, ale teraz chyba... Jest jeden prawdziwy tylko. No i się skończyło. O! Ale wyszło, ale po 4. Okej, 2 na 2. Mamy 50-50. Odnowy życie. Skoro mogę, nie będę tak ryzykować. Piwo. Dupnijmy se. Flachę. Prawdziwy poleciał. Czyli teraz mamy... szansa w siebie. Okej. Okay. Poleciał w siebie. Znowu szansa 50-50. Lecimy. Jest prawdziwy. Bieramy nóż. Szybko w niego. Dobra. Dwa życia mu zostaną. On nie ma fajek, więc się nie zregeneruje. Okej. Dobra, nie wiem, no kurwa, połóż to gdziekolwiek, nie? Okej. Jeden prawdziwy, dwa ślepaki. To robimy, kurwa... Mam dużo życia, więc mogę zaryzykować w siebie. Ja powinienem iść tą, kurwa, logiką, że jak mam fajki na stole i jest szansa 50-50, to, że to będzie, kurwa, strzał, nie? Nie wiem, czy to tak działa, ale zauważyłem, że za każdym, kurwa, razem, nie? O, ho, 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 okej. Trzy prawdziwe, cztery ślepaki, więc... Jak są cztery ślepaki... Ja się, najpierw regeneracja. Cztery ślepaki na moją korzyść jest tak. Kurwa! No jak? Na moją korzyść. O, obviously, nie? No nieźle. No nie tym razem. No i teraz. I pamiętam, że mam jeszcze drugi strzał. To jest śmierć. To już śmierć się zbliża. Chyba, że teraz strzeli we mnie i będzie ślepak. Ale tu trzeba na farta liczyć.
I znowu bierze nóż. Jest bardzo pewny siebie. Na szczęście nie tym razem. Kurde, gościu. Muszę się odrodzić, naprawdę. Dobra, dawaj mi to. Okej. Na siebie, szybko. Strzały się skończyły. Więcej noży. Po co mi tyle noży? Po co mi tyle noży? Piwo. Ile ja mam noży w ogóle? 4 na 3. 4 ślepaki. Piwo. Szybko. Dupnij sobie piwo. 4 na 3. Jest 3 na 3. Kolejne piwo. Wyjdzie ślepak? Prawdziwy. Okej. Okay. Czyli są teraz... 2, 3... Kurde, nie wiem. Zaryzykuję. Okej, okay, wygrana. Znaczy jeszcze nie wygrana, nie? Wszystko się może zmienić. Ale się udało. I teraz szansa na to, że to będzie ślepak, jest wysoka, co nie? Co nie? Chociaż jak strzelę teraz w siebie, to chyba i tak się uwolni, czy nie? Dylemat życia. Dobra. On się teraz uwolni? Nie, nie uwolni się. Okej. Okay. Czyli mam drugi strzał. O mój Boże. Tu jeszcze był jeden ślepak. A tam nie został przypadkiem tylko jeden strzał? Czy ile zostało? Nie. Dwa zostały. No i po mnie. Tak. No to jak mówiłem wcześniej. No niestety nie udało się. Nie tym razem. Ale tryb nieskończony jest naprawdę ciekawy. Jest ciężki, więc... O to chodzi. A jak kliknę nie? Jest coś, czy po prostu... Nie, po prostu jest nie i tyle. Po prostu go nie biorę. A myślałem, że jakiś, nie wiem, easter egg będzie. Że coś się wydarzy, kliknę nie. Nie wiem, no, mam nadzieję, że będzie więcej tutaj aktualizacji, więcej trybów i tak dalej. No bo, kurde, to jest łatwa, prosta gierka niby. Prosto do zrozumienia i tak dalej, prosto do zrobienia, ale to jest tak genialne. Nie wiem, fajnie, że powstał ten Buckshot Roulette. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Bo jest to jednak dosyć dziwna gra, nie? Ruletka z pierdzielonym shotgunem. Ale... No, fajnie się gra. a to jest ważne. Jeśli ktoś by chciał, mogę, nie wiem, mogę spróbować dobić do tam miliona, czy ile tam się dostaje za jedną wygraną, bo ja to chyba dostałem chyba 6 tysięcy albo 60 tysięcy. Ja nie patrzyłem dokładnie, ile tam dostałem tych pieniędzy za jedną wygraną, ale myślę, że jakby tak podwoić dwa razy albo trzy razy, to będzie milion. Tylko żeby to zrobić, żeby faktycznie wygrać 9 rund, to jest naprawdę wyzwanie. Na tym trzeba porządnie posiedzieć, fokus
kurwa 400% najlepiej. Nie wiem, no. Jeśli komuś się uda dobić milionu, milion punktów, milion dolarów, żeby zdobyć w tej grze, no to naprawdę, naprawdę szacun. Ale to też trzeba oczywiście liczyć na RNG, żeby szczęście mieć. Bo tutaj to wszystko, te prawdopodobieństwo i tak dalej, to trzeba obliczyć w procentach najlepiej. I to i tak nie pomoże. Bo koniec końców i tak nie wiadomo, czy te 40% to jednak nie wypadnie. Więc nie wiem, no. To jest właśnie też piękne w tej grze, że ona jest losowa. I w sumie to liczysz na swoje szczęście jedynie. Możesz tam się kierować matematyką, ale koniec końców tak naprawdę nie wiesz. Więc to by było tyle na ten filmik. To były moje zmagania z tym trybem. Muszę przyznać, trochę słabo mi poszło. No, jakby raz mi się udało podwoić, ale niestety, no, zdechłem. Zdarza się każdemu, przynajmniej raz w życiu, więc trudno się mówi. I guess, że nie wiem, zobaczę jak się odcinek przyjmie i może zrobimy kiedyś kolejny odcinek z jakimś tam progiem do bicia. Jak mówiłem, może te milion dolarów, może te 2 miliony dolarów, mogą być 5, 10, ale to już jest naprawdę hardcore. To jest naprawdę tak hardkorowy challenge, że nad tym trzeba posiedzieć godzinami. A na moment to by było tyle. Więc, jak mówiłem, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.